duecie z Robertem Kudelskim nie zachwycili jurorów. Teraz scena należeć będzie tylko do niej, a towarzyszyć jej będzie aktor Teatru Roma Marcin Mroziński. W utworze Total Eclipse of the Heart, opartym w musicalu opartym na filmie Romana Polańskiego, czyli w musicalu Taniec Wampirów. Laura Samojłowicz. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, every now and then I fall apart. Turn around, every now and then I fall apart. Cause I need you now tonight. Cause I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we only be making it right. Cause we never be wrong. Together we can take it to the end of the line. The love is like a shadow on me all of the time. I really need you tonight. Forever's gonna stop tonight. Forever's gonna stop tonight. Ja mam wielki sentyment do tej piosenki, bo sam ją tu śpiewałem. A poza tym to jest piękny utwór o miłości, która nigdy nie powinna się wydarzyć, a jednak takie się zdarzają. Pięknie było moim zdaniem. Zapytajmy. Śpiewaliśmy o przyjaźni. Jurorów. Rudy wiele wie o miłości, proszę. A skąd ty, Krzysiu, wiesz? A tak czuję. Ale ja od kolegów starszych tylko wiem. Pozdrawiam żonę właśnie. Ja żałuję, że ta piosenka w waszym wykonaniu tak krótko trwała. Chciałbym usłyszeć jakby dalszą część, więcej trochę. Laura, jesteś dzisiaj trochę stremowana, nie wiem, podenerwowana. Może po tym pierwszym występie tak się bardzo stało. Bardzo możliwe, to się kładzie zawsze cieniem, ale nie odnajduję cię dzisiaj takiej, jaką zawsze jesteś. Mimo, że fajne wykonanie, ale coś się dzieje z tobą dzisiaj. Uspokój ją i powiedz, że było pięknie. Nie, było pięknie. Było pięknie, pewnie. Laura, chciałaś coś powiedzieć? Proszę. Mnie nauczono w szkole, że aktor nigdy nie choruje i nigdy nie mówi o swoich słabościach, także jest wszystko dobrze. Elu? Tak, też tak uważam jak Rudy, że jesteś smutniejsza i jakieś masz, jakaś mgła cię przesłania, ale jesteś bardzo zdolna, bardzo mnie zachwyciłaś w zeszłym tygodniu i myślę sobie, że tak jak u człowieka każdego są doły i górki. Ty masz dzisiaj lekki dołek, ale to nie jest dół. Jesteś naprawdę dobra. Dziękuję bardzo, panie. Dziękujemy. Edytko, poproszę o punktację. Laura, a ja ciebie podziwiam za to, że nikt nie wie, bo ty to potrafisz pięknie ukryć, to co się w rzeczywistości dzieje i wyobrażam sobie, że to wymaga dużo siły od ciebie, więc za to ci gratuluję, tego ci gratuluję. I było to bardzo piękne wykonanie. Pofrunęłaś na swojej wrażliwości. 6 punktów. Dziękujemy. To już była rozmowa na niedostępnym dla nas poziomie. Proszę, Rudy. Ja właśnie za tą walkę daję ci też 6 punktów. I Elu, będzie 6. A ja ci daję 5,5. O nie. Dziękujemy bardzo, Marcin. O nie. Marcin nieprzyzwyczajony, prawda? 5,8 to jest średnia dla Laury.